górnym prawym rogu. Lambo, zawodnik teamu Shopify Rebellion, Julian Brosik, wiadomo, Lambo ma mega mocny zerk. Z drugiej strony mamy Geralta, Mateusz Budziak, zawodnik teamu Sidestorm Gaming. No i co ciekawe, Geralt nie odrzucił mapy Altitude, która nie wydaje się za dobra. To będzie mega ciężkie w sumie wygrać na mapce Altitude, powodzenia życzę Geraltowi. On sam powiedział, że no jak gra z takim Lambo na tym patchu, to trochę miał właśnie piach w oczy. Ale chyba i tak woli grać na Zerga niż na Terana. Z tego co widzę, to oczywiście Geralt leci ze standardem. Udało się też zablokować tutaj haczerkę. W tym miejscu Lambo na pewno chciał ją postawić, ale musi postawić ją nieco dalej, bo była blokada probą. Niektórzy oczywiście tę blokadę probą próbują obchodzić. Robią zmyłkę, że niby stawiają gdzie indziej. Baza jednak jest gdzieś indziej. No i Mateusz oczywiście musi sobie też potwierdzić, gdzie jest ta trzecia, no w sumie to druga baza, ale ona potem i tak będę na nią mówić, trzecia potem. Więc no, bo jest jeszcze mała szansa, że na przykład tutaj mogłaby być haczerka. I podobno jak się ją tutaj zagra, to jest to tak w miarę jakby to była normalna baza, no bo nie można jej postawić normalnie, optymalnie tutaj, tylko trzeba tutaj, nad Xel'Nagą. Bo inaczej byłaby, no, no za duże opóźnienie rozwalić skałki i dopiero potem zrobić tutaj hacze. Ale podobno jak się normalnie zrobi, to jest spoko wydobycie. Tylko minus oczywiście postawienia bazy tak wcześnie tutaj jest taki, że no dość szybko protosi się mogą pojawić swoją Oracle, czy adeptkami, czy jakieś, no w zasadzie jakakolwiek wczesna presja jest problematyczna dla Zerga, bo daleko właśnie ta baza i trochę za blisko przeciwnika. No i myk, cień adeptki wysłany. No na razie to są tylko takie lekkie zaczepki. Lewą stroną mapy sunie Oracle. O, no i to jest tak. Niech tak dalej leci właśnie to Oracle. Tutaj nie ma najlepszej obrony, chociaż są dwie królowe, no to może zniechęcić Polaka. Ale dobrze, 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 bo właśnie nie zniechęciło i wydaje się, że była przestrzeń i jest przestrzeń do zadawania obrażeń. Trzy drony na dobry początek. No to jest mocny przeciwnik, więc nie można głupich błędów popełniać. A nawet udało się coś zdobyć. Fajnie posłuchać zagranicznych casterów, jak już stawiają Spirita nad Gabe'em i Tobiasem, serio? No w sumie tak, no Spirit na już dwóch eventach pokonał jakiegoś Reynora, czy Hero Marina też pamiętam, jak ładnie pokonał w Szwecji w Yongshopping. To się super oglądało, jak ktoś nie widział, koniecznie, koniecznie polecam zobaczyć na YouTubie turniej w Yongshopping. Na playlistach łatwo znaleźć. Piąty najlepszy gracz w Europie, Spirit, poważnie. No mamy w sumie tak, Serral, Reynor, Clem. Kto jest czwartym? To samo pytanie na czacie zadane. A Max Pax jeszcze jest, no tak, tak. Zapomniałem o Max Pax. W sumie tak. Zapomniałem, że on istnieje przez to, że nie jeździ na turnieje lanowe. No tak, Max Pax na Inspirit. No. No tak, na dzień dzisiejszy to myślę, że tak.
jak jest forma, jak jest ten, to jak najbardziej jest to do zrobienia. Tak jest, gdy rozwalimy te skały, te wieże tutaj chłodniczą, nazwijmy to. Ona się tak też podobno nazywa, chociaż ja nie wiem, gdzie to ta wieża i gdzie to chłodzi, ale jak to się rozwali, to się zawala. Powstają tutaj ruiny i jak rozwalimy te ruiny, no to i Xel'Nagi nie ma i skałek nie ma też wtedy. Także trzeba to rozwalić. Okej, my tu gadu, a już presję oczywiście zaczyna wywierać lądową z Geralt. Jest ładny timing, no, 6 minuta i to już wychodzi, więc tak jak trzeba. Miejmy tylko nadzieję, że tutaj zerglingi nie zrobią za dużych szkód. I tak w sumie tak między nami, teraz tak sobie myślę o tych ostatnich eventach. Lazer zrobił półfinał na Home Story Cupie. Spirit zrobił top 4 w DreamHack Europe. Otrzymał ESL Master Summer Europe. Nieźle, nieźle, fajnie, że takie wyniki, że takie rzeczy się dzieją ostatnio w polskim StarCraftie. Nie jest może aż tak źle. Niestety anulowana 4. baza Geralta. No to trochę boli, ale no zdarza się, że nie utrzymamy jej tak natychmiast. Teraz Oracle mogą troszeczkę pomóc. Lambo się minimalnie zasiedział, fajna blokada ciałem też tych Stalkerów. Nice. Tak, no co ile czasu są patche w StarCraftie? Nie przewidzisz, to nie jest regularna kwestia, ale no tak w sumie ostatni to był chyba gdzieś tam w styczniu i teraz też podobno są jakieś przymiarki do nowego balance patcha, więc może. Bo wszystko miało być szybciej, wszystko miało być, nie tak miało być, no, więc może, no jeden na rok to na pewno, a drugi to już tak trochę zależy jak leży. Nie są to najlepsze presje dla Geralta, no bo on nie może tutaj zadać sporych obrażeń, nie może rozwalić haczerki czy na przykład ekonomii. Natomiast Lambo, jak widzimy, może tutaj troszeczkę może zaszkodzić kontratakiem i to jest ten problem. Nie, ale tak ogólnie, obiektywnie rzecz biorąc, gdyby nie ta strata probek teraz, aż 17 probek straconych, wow. To by było bardzo dobrze, gdyby nie ta strata, to cały czas szli w miarę równo. A tak, no to jest... Ojej, no problem jest. Ciekawe, że tego jednego asymilatora Mateusz nie przejął. Ciekawe, czy to zupełnie specjalnie, bo czasami gracze zapominają. No i niestety haczerka właśnie cały czas tutaj istnieje, nie została wcześniej dokończona. Trochę słabo. Już mam wrażenie, że od tego momentu to naprawdę albo świetnie wyjdą te kontrataki i Dark Templary, tak. W zasadzie w Dark Templarach cała nadzieja, one idą do naturala, żeby rozwalić Lair. To jest świetne, bo teraz tak, trzeba tymi Stalkerami ściągać uwagę Niemca, pilnować, no i też przy okazji nie stracić tych Stalkerów, to też jest dość ważna kwestia. Natomiast właśnie, no, chodzi o to kradnięcie uwagi, żeby inne jednostki mogły zrobić robotę. O, rozwali chyba te hacze. Tak jest, teraz to już pewny chwyt. Natomiast Lambo robi flankę, która ma rozwalić te Stalkery. Co ciekawe, nie rzuca do tego łapania wszystkiego, co posiada, więc Geralt tutaj sobie spokojnie ucieknie. Mamy też kontratak. Dark Templary w naturalu Lambo zaraz będą pracować. Na proby nie do obrony. Nexus zresztą raczej też nie. Tutaj uda się, myślę, że rozwalić Lera. Fajnie, bo i technologię Lambo będzie mieć dużo słabszą. No ale pytanie, czy tutaj da się zrobić jeszcze jakąś dobrą konfrontację? Zaopatrzenie w miarę bliskie. Jedziesz dalej, Mateusz, tylko byle wydajnie, byle sensownie. Oracle jeszcze mają resztkę energii. O, fajnie, bo nie stracił tej Oracle, ona minimalnie się przestawiła. Chyba to była też trochę sprawa przypadku. Ler rozwalony, Lambo... Lambo ma teraz dwie bazy? Jak to wygląda abstrakcyjnie? Lambo ma dwie bazy. Geralt oczywiście aktualnie... na trzech.
No, Geralt na trzech bazach, Lambo na dwóch. Oby tak to się właśnie dalej toczyło. No i trzeba się obronić. Lambo teraz też przy okazji zajmuje złotą. Dobra, jest ciekawie. W ogóle też ciekawy scenariusz pod tym kątem, że no jak Lambo nie ma Lera, to on nie może zrobić kolejnych overseerów. Aktualnie ma trzy, ale jakby je rozwalić stalkerami, to Dark Templary mogą rozwalić złotą bazę. Nie wiem tylko, czy pomyśli o czymś takim Geralt, bo to jest mocno sytuacyjne. Ale jeżeli to przerabiał, jeżeli o tym myślał, no to jest jakaś taka opcja. Tylko on naprawdę musiałby rozwalić, nie wiem jak w sumie te overseery. Wiadomo, że stalkerami, ale no, wyczuć dobrą chwilę to raczej ciężko, jakby one są dość dobrze ustawione. I potem Dark Templary, no. O, wykrywamy. To jest piękna sprawa, że Oracle tak sobie tutaj przejechały po tych dronach. Bardzo ważne wyłączenie ekonomii niemieckiego zawodnika. Polak oczywiście z powrotem też swoją czwartą buduje. Nie, to się już nic dobrego nie wydarzy. Dobra, no to czekamy. Chyba się będzie teraz wzmacniać Polak. Aż dziwne, że tutaj nie mamy na przykład kolejnej haczerki. Tu jest jeszcze tyle minerałów, że Lambo spokojnie powinien to brać, ale może zaraz weźmie. Albo po prostu robi już tylko jednostki do walki i spróbuje taki wielki atak przypuścić. Złota baza też na trochę pomaga, bo z tej zbieramy trochę więcej surowców niż z tej zwykłej z niebieskimi minerałami. Zamiast 5 to 7 minerałów przy każdym kursie. Nieźle, bo te zloty nie będą się tak fatalnie wymieniać. Mądrze Geralt się zachowuje, bo tymi zlotami ucieka w górę, to ściąga też jednostki Lambo i jednocześnie tutaj się pakuje. No, fajnie, fajnie. Mądrze gra Geralt. O to chodzi, żeby wymanewrować też czasami przeciwnika, a nie tylko tak walczyć twarzą w twarz. Dobra, spory test dla Mateusza, bo Lambo zrobił po prostu pełny limit jednostek na tylko 56 dronach. Ma tego dużo, ale na szczęście są Archony. Są Stalkery, jest ofensywny Blink nawet. Czy Geralt nie przesadził, czy go trochę nie poniosło? Dobra, może nie jest najgorzej. Oracle jeszcze nie aktywowany, chociaż jedna mogłaby tutaj atakować. Ma dużo energii. Kurczę, czy warto było blinkować się tak? Odkrywa ułożenie przeciwnika. Tak się zastanawiam nad tą nadwyżką Geralta, o co tu chodzi. Co on zamierza z tym zrobić? Podwójne robo. Trochę dziwnie w sumie ustawione te budynki. Nie wiem, czy Storm nie byłby dobrym kierunkiem, no ale właśnie jakby już chwilę temu go robił, jakby już miał te High Templary teraz. To by było w sam raz. Kolejna baza polskiego zawodnika. Przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę. No i to jest właśnie dobre dla tych zlotów, które biegną lewą stroną, bo teraz Lambo też wszystko przerzuca na prawo i się trochę może pogubić. Ale no serio? Nie dokończył tej haczy? 38 punktów zdrowia. No może i tak z niej nie korzysta za bardzo Lambo. Ale też jakieś larwy są budowane. No i zloty niestety nie miały... O, tu jest w ogóle błąd! Tutaj drony nie zbierają. O, wow. A to ciekawe. W sumie to może lepiej było nie atakować, bo wtedy by się może Lambo nie połapał. Jak się uwczepił. Tej fajnie, Oracle dokańcza haczerkę. Się uczepił tej haczy jak pijany płotu, ale zloty niestety nie mają wystarczająco dużo obrażeń. Może Oracle mają, może one teraz tam też polecą to rozwalić, chociaż trochę mało energii na tych jednostkach. Nie ma blinka Geralt. Nie ucieknie tak łatwo swoimi Dark Templarami, a to nie są tanie rzeczy. Szkoda. To było bardzo cenne, bardzo drogie. Cały czas taką pewną nadwyżkę wyczuwał Mateusza, większą niż byśmy sobie tego życzyli. No a Lambo, potężny limit, potężny. Jakbym widział Wanie, który na wątpliwej ekonomii, ale za to bardzo dużo i grupie jednostek
wygrywa takim jednym wielkim puszem. Może tak to się skończyć. Jeszcze nie ma disruptorów. Jeszcze nie ma właśnie fajnych obrażeń obszarowych. Tam przynajmniej są ze 3 archony, ale to nie jest tak dużo. Dobrze, super bateria jeszcze pomaga Polakowi. Dobrze, że Lambo trochę się boi i nie atakuje do końca. Więcej czasu, więcej właśnie jakichś disruptorów potrzebuje Polak. O, kolosy to raczej nie na to. Dobrze, 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 kuleczki. Robimy, robimy. Mam nadzieję, że ten disruptor tutaj nie wyjdzie. To przecież byłaby jakaś przykra sprawa, jakby tak się zablokował między budynkami. Nexus zniszczony. Dobra, tu się nic złego nie wydarzy. No mikro i mikro i Geralt, teraz trzeba dzielnie przyjąć archonami to uderzenie. Na razie cały czas powiedziałbym, że przewaga Polaka, ale musi dobrze stoczyć bitwę. Ucieka probami, oj, nie ucieka chyba. 17 straconych, Oracle cały czas ładnie atakują, trzeba pilnować, żeby Ravagery ich nie zniszczyły. Ofensywny blink z kilkoma stalkerami, dziwne zachowanie Polaka. No i teraz disruptory, was nadzieja. 22 proby stracone, kurczę, no teraz to już takie mam mieszane wrażenia co do pozycji Geralta. Jest kuleczka, ale nie zrobiła tak dużo. Ważne, żeby tej kolejnej za łatwo nie stracić. Jeszcze sporo stalkerów, ale niestety niektóre z nich mocno poobijane. I teraz jak na zawołanie, jak na życzenie. Lambo ma fantastyczne posiłki z zerglingów, ale dobrze, pierwsza kula ładnie w te ringi uderzyła. Druga też nie najgorsza, ale niestety zapłaci nimi za te uderzenia. Złota baza niesamowicie ratuje Lambo, ale już powoli kończą się w niej surowce. Dobrze, bo trochę mniej surowców właśnie siłą rzeczy będzie mieć teraz Lambo. No on ma inne ekspansje, z których może zbierać, a Geralt tak nie bardzo. On teraz 1000 na minutę, Lambo jakieś 1700 zbiera. No trzeba ponownie zająć te lokalizacje albo wygrać tym atakiem, który tutaj jeszcze jest. Polak robi kolosy, no bo to jest nie taka zła kontra na zerglingi, których teraz jest całkiem sporo. No i dobra, dokończmy te. Tak, to jest dobre, to jest bardzo fajne. Pamiętał chyba Geralt o tym, że ta hacza jest taka poobijana i pomyślał, żeby po prostu to dokończyć. Tutaj też bardzo mądre wysłanie Dark Templara, bo to jest no w zasadzie najważniejsza haczerka w tym momencie dla Lambo. Super, jakby się udało nie tylko zatrzymać wydobycie, zniszczyć parę dron, ale może też zupełnie rozwalić haczerkę. Na to na razie Niemiec nie pozwoli. Tutaj widzę, że jakieś kule leciały, coś trafił. Chyba teraz nic, to wcześniej Disruptor zniszczył 11 lingów tym uderzeniem. Nie ma minerałów na postawienie Nexusa i Geralt czuje, że nie może go teraz zrobić, bo prawdopodobnie Lambo się zbiera do ataku, skoro podszedł. No i faktycznie kolos w naturalu jeszcze nie do końca ustawiony, nie najgorsza kula. Czy jest jakaś bateria w naturalu? Nie ma. Lepiej, żeby kolos w takim razie był może z tą resztą jednostek po prawej stronie. 23 proby zniszczone, niektórych z nich i tak nie miał jak używać Geralt. No bo nie ma Nexusa kolejnego, ale mogły zbierać na daleki dystans. Przegrupowanie Polaka, czy lecimy na kontrę, czy nie lecimy na kontrę. No boję się, że bo niestety Lambo ma nadal sensowne liczby. Nie najgorsze ulepszenia, na szczęście nie ma Adrenala. Lambo gra tutaj trochę tak jak Elazar, bez hajwa. Ale nie było go stać i trochę miał inną wizję. Patent na tę rozgrywkę, ładna kula na lewą stronę. Troszeczkę trafił, kolejna też nie była najgorsza i jeszcze jedna. No coś tam trafia, coś tam niszczy, ale tak naprawdę potrzebuje dużo więcej w tym momencie Geralt. No niestety, nie ta masa, nie te liczby. Changelingami też próbuje zagrać Lambo, jakoś poblokować, utrudnić przemieszczanie się. Szkoda, że kolos nie ma ulepszenia do zasięgu. Musi naprawdę blisko podchodzić, żeby zadawać obrażenia. No i niestety, ale blisko, blisko, ale za daleko. To zwycięstwo od Mateusza. No naprawdę aż nie wierzę, że jednak Lambo to wygrał. GG. Naprawdę niewiele brakowało. No to lecimy. W dolnym prawym rogu Lambo, zawodnik teamu Shopify Rebellion, a z drugiej strony Mateusz Geralt Budziak. Dokładnie. Lambo prowadzi 1-0. A
Ajajaj, no kurczę, jak to sam Geralt powiedział, trochę wyrzucił tę rozgrywkę, nie tak miał być. To już była tak jakby, no prawie że w garści, prawie że w kieszeni gra, a jednak nie. Spawnik pool ekstraktor, tutaj druga chapcza. No jest tutaj oczywiście pewne ryzyko przez Geralta podjęte. Znaczy jeszcze taka drobna rzecz, że moim zdaniem ten pylon jest źle postawiony, bo na tej mapie można tylko użyć Gatewaya i Cybercora do barykady. Znaczy to jest taki błąd i nie błąd, no bo na wielu mapach nie ma takiego komfortu, ale na tej akurat jest, że można się zabarykadować samym Gatewayem i Cybercorem. Także ten Gateway powinien być tutaj, kratkę w dół i w prawo. Tak tutaj by był, no i wtedy też Cybercore w dół, no wszystko jedną kratkę w dół w sumie. I wtedy byłoby przejście na jedną jednostkę, ale to sobie Geralt wszystko zateguje drugim gatewayem i będzie dobrze. Także to się zateguje. Proba dojeżdża, zobaczył tylko, że tutaj nie ma haczy. No i to będą pierwsze informacje, jakie zdobywa Geralt o rywalu. Widać, że już zamierza od samego początku tej mapy zagrać Dark Templar Dropa. Lubi to otwarcie Mateusz. No szybka rundka dookoła środka. Zobaczę z ciekawości, z racji, że tutaj no wiadomo, co już robią w miarę zawodnicy. W ogóle Lambo zajmuje te bazę z bogatym gazem. Zobaczmy, jak tam Piotr. A, Spirit już na Triggera gra. Dobra. No, nie ukrywam, że liczę dzisiaj troszeczkę na Spirita też. Spirit jest aktualnie w ćwierćfinale. Gra na kanadyjskiego Protossa Oxifted Trigger, więc jest szansa na pewno na półfinał, a tam albo Max Pax, albo Hero Marina, ale patrząc na ostatnią formę Hero Marina, mam wrażenie, że duży spadek i raczej większe szanse ma Księciunio. Pożyjemy, zobaczymy. Czy Max Pax znowu się ze Spiritem zmierzy, czy się nie zmierzy, bo chyba tydzień czy dwa temu byli też w półfinale. Przejęte obie Xel'Nagi. No i stawia Nexusa. No i tutaj, tak jak wspominałem, barykada jest poprawna, ale można by ją zrobić ciut szybciej, teoretycznie ciut lepiej też, ale to też jest bardzo dobre. Na większości map to właśnie tak wygląda jak tutaj. Dark Templary. No widać, że Dark Templar Drop był to z tych takich mniej doinwestowanych. Ale to jest po prostu bezpieczny wariant, w którym też w miarę szybko zajmujemy kolejną bazę. No i gra swoje, Mateusz. Ujujuj. Tutaj prawie Archona by stracił. Szkoda w sumie Obserwera. Nawet bardzo szkoda, bo Geralt wleciał w spora z tym Obserwerem.
Znaczy, no, może nie wleciał w spora, ale był na tyle blisko spora, że ten spor zapewniał detekcję i królowe sobie tego obserwera rozwaliły. No i to takie, no, nie powinno się zdarzyć. Ja rozumiem stracić od królowych i od overseera. Ale w ten sposób troszeczkę, no, przykra sprawa. No to jest całkiem ciekawa kombinacja. Na razie mamy symulator rozbudowy, jeżeli chodzi o obu graczy. Ale myślałem, że coś jeszcze dodatkowego zrobi Geralt, a nie po prostu 3 Dark Templary i takie zrobił opóźnionego Dark Templar dropa po Dark Templar dropie, czyli wszystko jest takie trochę spodziewane. Element zaskoczenia nie istnieje. Oho, element barykady też nie istnieje, chyba że Stalker tutaj. Aha. No Mateusz, Stalkera, przełóż tutaj lepiej jakiegoś, albo adeptkę. Dobrze, żeby nie było tutaj takiego łatwego wejścia. Przyznana jest prawdziwa tożsamość Max Paxa, nie wiadomo. Realna z to księciunią, ale może być równie dobrze hodowcą arbuzów na przykład. Hodowla to chyba bardziej jest jak zwierzęta są, nie? Uprawiać arbuzy? Czy arbuzy się uprawia? Tak, takie tutaj mamy fikołki w rozgrywce, że... Ale spokojnie. Jest pełna petarda. Tylko czekamy, aż wystrzeli. No jeszcze nie wystrzeliłam. Ale tak na serio to mega dobrze zagrał Lambo pod kątem tego, jak szybko ma to ulepszenie, czyli zasięg do lurkerów. Nawet nie ma 9 minuty gry i już tutaj za chwileczkę to będzie. No, no, timing to jakaś 9 minuta, 5 sekunda, naprawdę mega. To jest bardzo, bardzo dobrze zagrał. No ale jak się niewiele dzieje, to oczywiście gracze mogą być bardzo zachłani. To jest w ogóle mapa, która temu służy. Lecą kule, niestety teraz używa Viperów na Disruptorach. Ale jakie ładne podniesienie jednego z tych Disruptorów. Jeszcze go uratował Mateusz. Nice, to było świetne, no ale czy obrona będzie wystarczająca? Polega ona, jak widać, głównie na Disruptorach. Innej opcji ja tutaj nie widzę. Dobra kula, 2 lurkery obite. Ładne trafienie, co tutaj leci? Już się bałem, że jakiś drop z lurkerami albo inna zaraza. Geralt uznał, że chyba pora pójść na kontratak, bo tego Nexusa na środku chyba nie obroni przy tylu lurkerach. Dobrze, dobrze, właśnie mądrze. Jak nie da się obronić, to może warto skontratakować. Vipery trochę podładowane i właśnie w te Vipery teraz. Świetny, wydaje mi się, blink Geralta. 2 Vipery zniszczone i teraz z Disruptorami można dużo więcej popracować. Ale czy to było zadowalające? Być może tak. Dobrze, 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 dobrze. Te kule niektóre trafiają. A, ale no kontra jest bolesna. Zobaczcie, jakoś mało ma tego Mateusz. I nadwyżka wcale nie mała. I supply block do tego, bo jak się traci bazę, to często tracimy i Nexusa i pylony, więc supply blocki się pojawiają i zapomniał nadbudować trochę pylonów. Dobrze, ta kula będzie niezła, chociaż mogła jeszcze trafić dodatkowego lurkera. Dobra, tutaj dobre połączenie Mateusza. Leci kolejna kula. Kurczę, no zalewa go jednostkami Lambo. Szkoda, bo bardzo niewiele brakowało, tak mi się zdaje. Może więcej kanonów, może więcej jakoś jednostek, może trochę lepsze wykonanie, ale naprawdę niewiele brakowało, żeby znowu, mam wrażenie, był potencjał. A teraz to już Lambo go zaspamuje jednostkami i tyle. No ładna to jest taktyka, jeżeli chodzi o Niemca. On wie, że tutaj właśnie pasywność to jest drugie imię Protossów, czy Terran na mapie Neo Humanity, więc i on po prostu... Dobra,
jak zachłannie, jak pasywnie, jak siedzimy w bazie, to ja zrobię bardzo szybkie lurkery i wchodzimy. No i to jest mocne, jak widać. Nic się nie da zrobić niestety w tej sytuacji. GG. I 2-0 wygrywa zawodnik teamu Shopify Rebellion. Nie no, moto, nie idźmy w tę stronę. Hoduje zwierzęta, uprawia rośliny. O właśnie, o właśnie, o właśnie. Coś mi świtało w głowie. Dobra. Dobra. Siema Nuker 152, witam mocno.